Piotrek, przegrywamy z Lechem Poznań 0-1, wstydu nie ma, bo zaprezentowaliśmy się dość dobrze i ta jedna bramka tak naprawdę ten mecz mógł zakończyć się wynikiem remisowym. Tak, dokładnie. Myślę, że w pierwszej połowie wyszli młodsi chłopacy w zespole Lecha i toczyliśmy z nimi wyrównany bój, stworzyliśmy sobie jakieś sytuacje. Wiadomo, oni też swoje mieli, ale myślę, że graliśmy bardzo dobrą połowę. W drugiej, wiadomo, Lech wymienił całą jedenastkę. Ale trener mówił nam, żebyśmy się nie bali, żebyśmy podeszli wysokim pressingiem i myślę, że to zrobiliśmy w bardzo udany mecz. Rozegraje dzisiaj całe spotkanie, druga połowa w środku pomocy, pierwsza na środku obrony, to nie ma dla ciebie różnicy, gdzie grasz? Nie, nie ma dla mnie różnicy, gdzie gram. Cieszę się, że dzisiaj dostałem szansę, bo ostatnio tych szans nie dostawałem. Tak jak mówiłem, fajny mecz, zmierzyć się z takim przeciwnikiem, który występuje na co dzień w Ekstraklasie. I na pewno możemy być z naszej gry zadowoleni, nie mamy się czego wstydzić. Dzisiaj duża liczba kibiców przyszła na stadion, gra się dużo lepiej, jak tyle osób. No, trzyma kciuki za Unią, bo było dużo osób ze Starzędza. Nie wiem, czy za Unią trzymali, czy za Lechem. Na pewno przyszli do Lecha, ale też popatrzeć na nas, jak się zaprezentujemy na tle takiego rywala. Szczerze mówiąc, nie widziałem tylu kibiców jeszcze tutaj, także naprawdę bardzo fajne przeżycie. Fajna przygoda i tak jak mówisz, dużo lepiej się gra przy pełnych trybunach, gdzie ludzie przeżywają ten mecz.